O, ale gorąco. Dzisiaj zobaczycie coś naprawdę nietypowego. Będą to takie choppery z firmy Custom Mike. No i powiem wam, że poza takim lansem po mieście, taki chopper to też bardzo sprytny sposób na robienie kosztów w firmie. No nie pozostaje mi nic innego, niż zaprosić was po prostu do oglądania zarejestrowanego materiału. Zostańcie do końca. Słuchajcie, zanim jednak przejdziemy do całego materiału, no muszę was po prostu przeprosić za jakość dźwięku. Niestety GoPro słabo sobie radzi z audio, a ja nie wyposażyłem mojego rozmówcy w mikrofon krawatowy, dlatego starałem się to nadrobić i dodałem napisy tak, żeby żadne zdanie nie umknęło waszej uwadze. Także miłego oglądania. No to tak, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Możemy gościć Michała, właściciela Custom Mike. Za nami zobaczycie takie piękne maszyny, do których za chwilkę podejdziemy z kamerą bliżej. No także, cześć Michale. Cześć. Pierwsza rzecz, jaką chciałem się zapytać, to skąd pomysł na taki rower? Bo to taka dosyć nietypowa konstrukcja. Widać, że to jest sprzęt, który no, po prostu zwraca na siebie uwagę. Sam pomysł narodził się w zeszłym roku, naprawdę w kwietniu, kiedy postanowiłem zbudować dla siebie rower elektryczny. A to, że gdzieś już ten design i projektowanie wcześniej u mnie się pojawiło, bo od kilkunastu lat jestem też projektantem różnej formy i architektury. No, postanowiłem sam podjąć się tematu od podstaw. Powstał właśnie sam ten pierwszy rower, który widzimy z tyłu, to jest prototyp. Od pierwszej kreski do wykonania roweru minęło około 6 miesięcy. Zaraz po tym rower zaprezentowaliśmy na międzynarodowych targach w Kielcach, gdzie spotkał się z dużym entuzjazmem. Mieliśmy sporą kolejkę, wiesz, na torze, każdy się chciał nim przejechać. Aha, obok znane marki, Romet z 5 ciężarówkami przyjechał i dalej, a my jakoś tam mieliśmy fajne zainteresowanie. Zbudowaliśmy stronę internetową, otworzyliśmy się w ogóle do klientów, do ludzi. Coraz większe zainteresowanie, z czego bardzo się cieszymy. No fajnie, no ja się dziwię, że coraz większe zainteresowanie. Na pewno dużo osób sobie robi zdjęcia, a dużo osób obserwuje te pojazdy, jak tylko się pojawicie na mieście. Tak, budzi rower takie zainteresowanie, jest inny. Każdy się pyta, czy to elektryk, czy za rower, gdzie kupiliśmy ten rower, skąd ten rower. A często jak mówimy, że z Wrocławia, to się wszyscy dziwią, jak z Wrocławia, stąd? Aha. Tak, że budujemy. Ludzie są zaskoczeni, że w Polsce powstają takie konstrukcje. Coraz więcej ludzi jeździ na elektrykach. To wszystko bardzo dynamicznie się rozwija. Szybciej niż z pewnością nasze prawo. Tak, zdecydowanie. Już zdążyliśmy o tym przed chwilą porozmawiać. I co najfajniejsze i co mi się bardzo podoba propos waszego projektu, to, że to jest... No, projekt, który mamy pod nosem tak naprawdę, nie? To bardzo, bardzo, że tak powiem, napawa mnie dumą, że my tu w Polsce mamy dużo osób zdolnych, którzy nie chcą iść w gotowe rozwiązania, tylko właśnie projektują cały pojazd od zera. Rama jest no, przepiękna, kształt tej ramy. Widzę, że zrezygnowaliście z okrągłych rurek na taki przekrój diamentowy. To wygląda super, nie? Naprawdę no, super szacun. Mam taką fajną historię, jak z ludzko się wzięła nazwa Hornet, bo Hornet z polsku to jest szersze. Tak, gdzieś podczas projektowania gdzieś mi się kształtowało to żądło. Postanowiliśmy tak właśnie rower nazwać. Często się spotykamy z taką uwagą, że to jest stylizowane na motocykl żużlowy. Wyszło to tak przypadkiem, bo zależało nam na prostych liniach, które będą jakby też konstrukcyjnie dobrze wpływały na rozłożenie sił na sztywność całej ramy. No bo faktycznie, jakby ten kształt sprawia, że wygląda ten pojazd bardzo agresywnie. To jest charakterystyczne dla motorów żużlowych, że jest ścięta mocno rama ku tylnej osi. Aha. Powiedz coś jeszcze nam o materiałach. O samym wykończeniu. Tak, o samym wykończeniu, dlatego że no, mamy tutaj skórę. I to jest nietypowe, jednak mało producentów decyduje się na takie fajne połączenie, a myślę, że powinno być tego więcej. Znaczy podeszliśmy do roweru tak troszkę może inaczej niż inni producenci, ci masowi producenci. Nasz rower to jest
tak jak coś szytego pod na miarę dla klienta. Zależało nam, żeby był wykonany z najlepszych komponentów, z materiałów najwyższej jakości. Tak jak wspomniałeś, mamy tutaj naturalną skórę, mamy kordurę, na której możemy haftować różne loga firmy, różne swoje grafiki ulubione. Także tutaj ta kolorystyka, oprócz samej ramy, która jest w dowolnym ralu oczywiście, czego u innych producentów nie dostanie, to mamy jeszcze możliwość operowania w kolorystyce skóry, w kolorystyce tej kordury, loga, te hafty, wszystko może być dostosowane, sprecyzowane. Nawet tutaj koło kordy widzimy teraz taką fragment głowy sznaucera, to jest też projekt indywidualny, także tutaj też możemy, mamy spore pole do jakby tej personalizacji roweru pod klienta. No właśnie, bo custom Mike w dużym stopniu to jest customizacja, czyli personalizowanie pojazdu tak, żeby on był jak najbardziej dopasowany do użytkownika. Na waszej stronie jest przeolbrzymia galeria. Przejrzałem ją całą i jest naprawdę bardzo fajna. Widziałem tam bardzo, bardzo ciekawe projekty, które też będziemy wyświetlać gdzieś w trakcie filmu. Co właśnie widać, to jest to, o czym mówisz. Tak, to są projekty robione dla różnych firm, dla klientów, którzy do nas się zgłosili. Obecnie też budujemy 3 rowery pod klientów bardziej korporacyjnych niż takich indywidualnych. Co nie ukrywam, również było naszym targetem, czyli rower dla konkretnej jakby brandu. Widziałem, że na stronie są 2 modele. Mamy model Basic i mamy model Sport. Hornet Basic i Hornet Sport. Jakie są różnice, jak to wygląda mocowo? Przede wszystkim różnica jest w silniku i oczywiście w baterii. Ta wersja Basic, podstawowa, to wersja 48V z silnikiem 30H 1200W. M-Sysa, tak? M-Sysa, tak, dokładnie. Natomiast sterownik Sinus. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Sport, tu już mamy mocny silnik 3000W o ponad 60V, także tutaj jest ponad 125 Nm, jest bardzo dynamiczny ten rower. Oczywiście wszystkie nasze rowery są ograniczane komputerem prędkości, która w danym kraju obowiązuje. W Polsce to wiemy, jest 25 km na godzinę, 200 km/h, jak w większości krajów. Ale jest bardzo łatwo jakby odbezpieczyć tą pełną moc i cieszyć się jakby pełną wartością tego roweru. No jak po prostu w warunkach bezpiecznych, bezpiecznie, żeby oczywiście nie zrobić nikomu krzywdy, nie to wiadomo. Nie na rowerowych miejskich. No, rzecz jasna. O tym też jeszcze będziemy niejednokrotnie mówić, dlatego że dużo osób myśli, że jeśli taki pojazd może się rozpędzić do 60 na godzinę, to zaraz to siada i jeździ im 60, nie? Dokładnie. Ale to tak samo z drugiej strony można by było powiedzieć o samochodzie. Jak masz na budziku 260, to ile razy jechałeś 260 na godzinę? Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Średnia prędkość to faktycznie jest jakieś 15, 20, 30 na godzinę i to jest też taka prędkość, z którą tak naprawdę jeszcze szybciej się poruszają. Najczęściej jeździmy. No i tak naprawdę zwykli analogowi rowerzyści potrafią poruszać się szybciej. Różnica polega tylko praktycznie na tym, że tym rowerem szybciej dopędzamy się do tej prędkości i potem możemy ją utrzymać. No właśnie, to jest ta różnica, której dużo osób nie rozumie, nie? No dobra, i teraz takie częste pytanie, które zazwyczaj zadają osoby oglądające te filmy na moim kanale, to jest, ile taki pojazd kosztuje, tak? Bo dużo osób, patrząc na taki pojazd, od razu im się w głowie rodzi taka myśl, o, chciałbym coś takiego w moim życiu, nie? I teraz trzeba się przygotować, na jakie pieniądze trzeba się przygotować, gdy zapragniemy takiego pojazdu. Tak jak rozmawialiśmy, mamy 2 wersje, ta podstawowa z tym mniejszym silnikiem, to jest cena rzędu około 15 tysięcy złotych netto, natomiast ten mocniejszy to 17 tysięcy netto. Mówię netto, bo częstymi klientami są firmy, dlatego też wychodzimy do klientów, żeby jak najlepiej im tutaj zamortyzować te koszta. Od niedawna mamy bardzo rekomendacyjny, fajny leasing na naszej stronie jest dostępny.
Także tutaj również możemy nasz rower wziąć w leasing. Aha, ale co jeszcze ciekawe, taki rower można tak naprawdę wziąć do firmy jako środek transportu. Dokładnie, jako środek transportu i nie tylko, ponieważ jest to też mobilna reklama dla firmy. Haftują swoje logo, możesz amortyzować praktycznie w całkowite koszta. No właśnie, no bo tak naprawdę w przypadku samochodu już teraz nie możemy tego tak lekko zrobić, jeśli jest się przedsiębiorcą, ale rower jak najbardziej się wpisuje, jak nie? Jak najbardziej. Zwłaszcza jeżeli jest spersonalizowany pod daną firmę. No to dobry sposób na robienie kosztów nawet. Bardzo dobry. No, także ja mogę to zarekomendować. I tak naprawdę trzeba przyznać, że no ta cena nie przeraża już tak bardzo, nie? Bo ja na rynku obserwuję te pojazdy, to z podobnymi, że tak powiem, osiągami. Posiadają właśnie taką cenę i to jest dosyć normalne. Nie pozostaje nam zrobić nic innego niż po prostu pokazać wam te rowery z Mińska. Zapraszamy. No i... Jedziemy z prądem! Tak. To byłoby dobre na koszulkę, jadę z prądem! To jest dobre, tak to bym wziął. Dobrze, nie ma sprawy. Jadę z prądem. Robimy taką zamianę. Mamy tutaj dwóch takich znanych jeźdźców z mojego kanału, Damiana i Alana. Robimy przysiadkę, ja wsiadam na umięśnioną konę. Alan będzie jechał na custom mic'u, Hornecie. Chętnie. Let's go. Na powrocie jedziemy. No, drugi w kolejce Damian. Ale tu mięciutko. Dawaj Damian. Idziemy? A jak?
spokojnie, no, muszę go wyczuć. No, rzecz jasna, nie? Na razie masz na tym środkowym, więc spokojnie. Tu masz gaz z lewej strony. Hamulce są sprawne, a ten zielony to jest hamowanie regeneracyjne. Opad, o mało co by była gleba. Okej. Bo ile wtedy miałem? 300? Ale ładnie pracuje. Nie, tej. A widzisz. Wcześniej miałem 200 ogniw, a teraz mam 150. Miękko, jak na kanapie, nie? Co jeszcze mój? A ja ten mogę? Coś takiego to jest hamowanie silnikiem modyfikacji. I tak wyjdziesz za klamkę, to cię może lekko do tyłu pociągnąć. Okej. Szkoda, że nie ma różnicy. No. No, strasznie ciężko się zrobił. Nie. A tak co, przednim zahamujesz, jak już masz w powietrzu? Bez sensu. No właśnie. A to jest w ogóle ciężko. Delikatnie pojechał. Zaraz go zakatuję. Nie, ciężko go zakatować. Nie, rozumiem. Jak zrobiłem schody, to zsiadłem i patrzyłem, czy rower cały. No. Coś w powietrzu, bo ja za ciężko. Po tym, co nagrywałeś? To maszynki do jeżdżenia, a nie do oglądania. No to tak, to widzisz jak to wygląda, nie? Czerwony guzik. Tak powiedział. Czerwony guzik. To wyciśnij pewnie, o, żeby go wyłączyć. Sabek jest jednak bezkonkurencyjny. No odbija się, normalnie wyskakuje tył. No to jest to jadę ciężki. Nie, bardzo dobrze. No też ma tak, że trochę wciągnie do przodu, jak już puścisz manetkę, nie? No, no, to prawda. Ale czuć, że ten tył jest o wiele cięższy, nie? No, no, czuć, nie? Czuć. Tutaj. Panie magister. Ups. O, widzę, że tutaj już grubo poszło. Ale ja nic nie zrobiłem. Aha. Ja nie mówię, że to twoja wina. Bo jak hamujesz do przodu, to nic się nie dzieje, nie? Ale goleń poszło. Tak, widzę, no. O, to Remigiusz będzie mieć nowe zadanie, nowe wyzwanie. To było do przewidzenia, ja tak czułem, że to prędzej czy później się stanie. A zawsze chwaliłem ten sposób łączenia w porównaniu z tym. To co ty? Wydawał mi się bardziej pewny. Nie! Tutaj jak wind może zerwać, nie? A tutaj tego nie zrobisz. No to jest postmount, ten postmount jest dużo lepszy. No tutaj w takim razie tylko dwie rzeczy, albo nowa cała goleń, albo spawanie ucha, nie? Zobaczymy, ciekawe co Remig powie na to. Czy tu się da pospawać to, panie Remigiusz? Czy to się da pospawać? Dobrze, że tobie się nic nie stało, no, prawda, że się tam nie zabiłeś na tym. Leci, no to tak. Jesteśmy po jeździe próbnej na Hornetach, Custom Mike. Alan nam już uciekł, nie? No, no, szybko. Alan pojechał. Tak, on to szybko. Przejechał, uciekł nam, nie zdążył się, że tak powiem, podzielić z wami, jak mu się jechało na Hornecie. Ale mamy Damiana. Ja też jeździłem po raz pierwszy. No i co, Damian, może od ciebie zaczniemy. Jakby to powiedzieć, wrażenia są dobre, fajne. Jest w ogóle co innego jak na takim pełnym amortyzatorowym rowerze. No jest taki sztywniutki, taki fajny, taki fajnie się skręca. Jak to mówią wasze wiatry, jest sztywniutki. Sztywniutko. No, faktycznie, ja też mogę powiedzieć dokładnie to samo, co Damian. Jedyna amortyzacja praktycznie odbywa się na kołach. I na tej tylnej sztyce amortyzowanej. No właśnie, sztyca robi robotę. No, sztyca robi robotę. To jest właśnie taka, to jest ta sztyca, którą ja mogę spokojnie zarekomendować. To jest coś, co też jest w Magdy rowerze, także no to pomaga, nie? No i wiadomo, zobaczcie ile mamy tutaj tej gumy. Ta guma też podczas jazdy gdzieś tam wybiera nierówności, więc no jest bardzo fajnie. Ta sztywność w tym pojeździe pomaga nam, pozwala nam na to, żeby gdzieś go pokłaść trochę na zakrętach, powczuwać się. No i no jest ciekawie, naprawdę. Alan nawet sprawdzał go gdzieś tam poza drogą, gdzieś poza chodnikiem na terenie, aczkolwiek to nie jest pojazd przeznaczony na teren, to jest typowy pojazd, żeby się przemieszczać w mieście, gdzieś po właśnie drogach rowerowych, czasami wlecieć na ulicę, także myślę, że jest bardzo fajna zajawka. Można, nie? Można się tym pojazdem spokojnie, można by było się pościgać z autami, bo moc jest naprawdę spora. 60 watów nominalnie w baterii, to jest 16S? Voltów, o jest. 16S, zgadzasz. Tak,
16S, czyli 60 V, w połączeniu z silnikiem 3K Turbo, no powiem Wam, że no, przyspieszenie jest dużo większe niż nawet w mojej Konie. I to przykre, ale to prawda. No i trzeba też zauważyć fakt, że z racji, że jest to sztywna konstrukcja, to jeszcze lepiej się czuje po prostu te dodawanie gazu z manetki, bo w moim rowerze, albo nawet w rowerze Damiana, jak się dodaje gazu, to jest ten pierwszy moment, kiedy rower siada, tak, i troszeczkę ta moc jest zabierana przez tylny amortyzator. Co prawda w Damiana rowerze to nie ma mowy o tym, żeby się odczuwało jakieś tam ubytki mocy, bo tutaj tej mocy jest w nadmiarze. Natomiast w przypadku tego rowerka moc i ta siła, którą przekładamy bezpośrednio ze sterownika na tylne koło, jest od razu. Dodajemy gazu i od razu jedziemy do przodu. Bardzo dobre wrażenia robi ten pojazd w jeździe. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą ja zauważyłem. Jest bardzo wygodna pozycja. Ta pozycja jest super fajna. Na rowerach takich, powiedzmy, XC albo rowerach Endurakach, ta pozycja jest taka po prostu zgięta, że zazwyczaj siedzimy w ten sposób, nachyleni, troszeczkę w pozycji do ataku, a tutaj siedzimy naprawdę jak na chopperze, jest bardzo wygodnie, możemy nawet zachować taką wyprostowaną postawę, żeby nie psuć pleców za bardzo, ale też i można odprężyć się, wyciągnąć i po prostu poczuć się jak na Harley. Jeśli ktoś będzie chciał roweru do jakiejś tam jazdy wyczynowej, jazdy na jednym kole i tak dalej, no to nie, no nie da się. Jest za długi, brak przedniego amortyzatora może sprawić, że każdy upadek z tego jazdy na jednym kole będzie bolesny i dla rajdera, i dla roweru. To nie jest też rower na hopki, na las i na jakieś takie ostre jazdy w terenie. Natomiast właśnie, jeśli chcecie się pobujać po mieście w stylu, to jest właśnie to. To co? Dzięki, Michale. Bardzo fajnie było Cię Dziękuję poznać. Bardzo. Cieszę się, że no, pofatygowałeś się do Poznania. Cała przyjemność po naszej stronie. Z tymi pojazdami. Bardzo, bardzo miło mi było się właśnie z Tobą zobaczyć i no, stestować. No, cieszę się, że mam po prostu taką możliwość. Nie? Dziękujemy bardzo. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeszcze z Damianem się pożegnamy, bo tu Damian, dziękuję serdecznie, że przyjechałeś z Poznania do Poznania. Dziękuję, że pozwoliłeś sobie z nami testować te pojazdy. No, ja też się cieszę. No musimy jeszcze właśnie coś nagrać z powrotem. Wiesz, no to pokaż. On czeka. Nie za dużo, nie za mało. No tak, to tak, tylko taki wiesz, przedsmaczek zrobimy, nie? No jest co innego. Tak. No musimy właśnie się zgrać, nagrać jakiś taki remake, bo kurde, twój film to takie zasięgi zbiera, że to niemożliwe. Wiesz, jesteś tam... Zobaczymy, czy ten będzie tak zbierał. W Żyrardowie tam pewnie będziesz oblegany. Bardzo możliwe. Czekam na ludzi. Wszyscy do Żyrardowa teraz. Dobra, to na razie, do zobaczenia. Na razie. Dobra. Nie ukrywam, że się trochę zgrzałem. Jeżdżąc na konie. A no bo jakby historia, którą oglądaliście, to jest historia nagrywana jeszcze przed zlotem w Żyrardowie, więc to było kilka tygodni temu. No i przez ten czas udało się przywrócić konę do pełnej sprawności. Kona dostała nowego amorka. Zresztą zobaczcie sami. Mocowanie post-mount, no bo wiadomo, no, tamten Isis najzwyczajniej nie wytrzymał po prostu mojej jazdy. No, ale jakby odcinek o tej całej sytuacji będziecie mogli zobaczyć, nie może nie za tydzień, ale w przyszłości. I właśnie, i tutaj to będzie taki odcinek pokazujący, jakie części rowerowe potrafią się popsuć w momencie, kiedy zmieniamy rower w elektryczny, tak moi drodzy, bo niektóre części potrafią szybciej padać przez to, że rower jest większy, cięższy, rozpędza się do większych prędkości, jest i narażony na większe usterki. Osoby, które już tego doświadczyły, zapraszam do kontaktu, tutaj wyświetlę Wam adres e-mail, na który wysyłajcie do mnie fotki, filmy tego, co Wam się popsuło w rowerze po właśnie elektryfikacji. Zrobimy taki zbiórczy materiał o tym. No, ale wracając do tytułowego roweru Hornet firmy Custom Mike, no to mogę śmiało powiedzieć, że rowery z warsztatu Custom Mike są wykonywane
bez lipy. Osobiście mogę je rekomendować. Przyjemność z jazdy takim rowerem jest bardzo wysoka. Szczególnie jeśli mieszkamy w dużym mieście, zamiast tłoczyć się samochodem w korkach, warto skorzystać z takiego roweru. No i ponadto to jest bardzo dobry sposób na robienie kosztów w firmie. No a wiadomo, no dla przedsiębiorcy to wspaniała oszczędność. A, no i wywalczyłem dla Was 5% zniżki, a przy rowerach o takiej wartości, no 5% zniżki, no to potrafi być nawet 1000 zł. Moi drodzy, jeśli planujecie taki rower, to nie kupujcie alternatywy z zagranicy. Kupcie polski produkt, wspomagajcie polskich przedsiębiorców, to nasza ekonomia będzie rosła. W kolejnych odcinkach też będziecie mogli zobaczyć losy Gianta Sierra Nevada. Wiecie, ten, do którego na samym początku nie pasowała bateria. Oczywiście potem też nie było lekko, też napotkaliśmy kilka problemów, ale na szczęście ze wszystkim się uporaliśmy. Wszystko jest też zarejestrowane i będziemy chcieli Wam to pokazać. No, to będzie długi odcinek, pełen zwrotów akcji, także wyczekujcie, żeby Was nie ominął. Zapraszam do subskrypcji i kliknięcia tego magicznego dzwonka, żeby po prostu dostać notyfikację, że coś nowego wskoczyło na kanał. Słuchajcie, podkoszulki ze wzorem Jadę z prądem oraz 60 innych unikalnych wzorów znajdziecie na kapsel.pl, link jak zwykle w opisie. Jeżeli natomiast planujecie elektryfikację roweru, skorzystajcie z kodu TABA na rowerze, dostaniecie zniżkę w najpopularniejszych sklepach z komponentami do rowerów elektrycznych. No jak, no trzeba szukać oszczędności wszędzie, nie? Koniecznie dołączcie do grupy eBanda na Facebooku. Znajdziecie tam sporo pomocnych fachowców, którzy pomogą Wam w doborze sprzętu. No ale tak samo pomogą Wam sklepy internetowe, które sprzedają komponenty. To do nich należy obowiązek pomocy Wam w doborze komponentów do Waszego roweru. Dobra, słuchajcie, bo na koniec zawsze jest dużo tego gadania z mojej strony. Także koniec tego gadania. Trzymajcie się zdrowo. Jeździcie bezpiecznie, no i do zobaczenia w następnym odcinku.